Zapraszam cię na stronę PiratesLab, gdzie w bardzo prosty sposób możesz kupować, wymieniać i sprzedawać swoje skiny. Na stronie dostępne są również konkursy, gdzie po spełnieniu kilku prostych wymagań masz szansę zdobyć skiny całkowicie za darmo. Możesz również wykonać specjalne zadania, dzięki którym możesz zdobyć darmowy balans na stronie. Z kodem promocyjnym Croxy otrzymasz aż 35% bonusu do doładowania. Link w opisie. Witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy, no i dzisiaj niestety zmuszony jestem sprzedać Dealorkę z poprzedniego filmu, żeby oczywiście lepiej się wiodło na dzisiejszym, tak? Oczywiście wydamy sobie te pieniążki na jakieś fajne bitwy i zobaczymy, czy uda nam się pomnożyć tą Dragon Lorkę. Dzisiaj oczywiście przypominam, jak chcesz wygrać skina, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk napisz na Discorda, dołącz, no już go tu Croxy, nie chcę z go skinsie, oczywiście są pełnoletnie, ma jesteś, logujesz się z linku z opisu, bądź klikasz oczywiście magiczny zielony plusik, no i tutaj oczywiście kodzik Croxy przez Wajsowe wpisujesz, 10% więcej, do każdej wpłaty skrzynka na start za free, no i oczywiście osoby wpłacające skin Croxy mają szansę wygrać któreś z tych pięknych skinów. Jak wpłacasz, to oczywiście masz szansę któregoś z nich dostać. 5 dyszek wpłacasz, oczywiście masz każdego szansę wtedy wygrać. No i oczywiście po wpłacie, jak uda ci się wygrać, otrzymujesz powiadomienie właśnie z takim prezentem. No i oznacza to, że udało ci się danego skina wygrać. No a my tutaj lecimy z bitwą za 6 koła, ponad 6 koła, na sam początek dzisiejszego filmu. Skrzynia Pumpkin. Widzę, że jest tutaj do trafienia Bayonet Ruby, który kosztuje 16 tysięcy. Nie widziałem tego Bayoneta chyba jeszcze w żadnej skrzynce z Goskini się, tak mi się wydaje. Ale mamy nową emeczkę nawet dwukrotnie tutaj. Przypominam, że skrzynia kosztuje 279 zł, więc tutaj dwa naprawdę bardzo ładne strzały. To jest w ogóle chyba skrzynka z tymi samymi nowymi skinami. Znaczy może nie samymi, tak, bo tutaj jakieś USP-ki lecą. Ale właśnie, tutaj awupka nowa 667 zł. No taka właśnie skrzyneczka z nowymi skinami. No ale ta MK tutaj za kafla, no potężnie wyleciała. Bardzo mi się podoba w ogóle ta MK. Zobaczmy dalej, jak będzie skrzynia Luxurious nam oddawać, bo póki co no przewaga na naszym koncie, tak? Dosyć sporawa. I zobaczmy teraz. Jest kałaszek Interhitians. Tak to się chyba czyta, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale dalej na szczęście trzyma cenę no około tutaj 500. Do tego 1000 zł Bowie Lore. Zobaczmy dalej. Teraz skrzynia Royal. Również jeszcze jedna sztuka dla nas. Skrzynia z nożami teraz leci. No i tutaj no dla samo ciut lepiej, tak? 590 zł, no ale skrzynia Gemstone teraz na koniec. Mam nadzieję, że nic złego się nie wydarzy, no jeszcze tutaj lepszy nożyk dla nas. No i mamy to 10 koła w tej bitwie. Fantastycznie, no póki co ten plan, żeby pomnożyć tą Dragon Lore, no idzie bardzo dobrze, tak? Trzeba sobie powiedzieć, no to tutaj trzeba coś zaczarować fajnego. Ta skrzynia Pumpkin 2400 kosztuje na trybie Joker. Dobra, powiem wam tak, odklei mi się teraz w tym momencie bardzo, ale to bardzo, więc wjeżdżam 6 tych skrzynek na trybie Joker, no i przez to ta skrzynia kosztuje, no, łącznie tutaj 6 sztuk, 15 koła prawie, że. Więc zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie na tej skrzyni pierwsze otwarcie. MK Fade 2700. Bardzo sympatycznie. Zobaczmy dalej, jak nam pójdzie. Co to są za shadowy? Czy to jest Ruby? To jest Ruby, stary. 3100. No tutaj nawet więcej niż ta MK. Bardzo dobrze. A tutaj jeszcze w ogóle te nie naszywki, naszywki chyba, nie? Nie naszywki. Zaczepki jakoś tak. Ej, Karambi Tiger, tu patrz to. No i 5700, gościu. Zawieszki, tak to się chyba nazywało właśnie. Tutaj ten kałak widziałem, że trochę kosztuje. 168. Okej, okay, jednak na pewno nie Battle Skirt. Battle Skirt na pewno tyle nie kosztuje. Ale tutaj ostatnie otwarcie. Potężnie, stary, 21 koła, no i znowu bitwa na plus, no tutaj ostatnie otwarcie naprawdę bardzo mocno zakręciło dla nas, 36 koła, no powiem tak, no jesteśmy już 10 koła na plus z tego przedsięwzięcia, więc fantastycznie ten odcinek się kroi, tak, trzeba sobie powiedzieć, no to jak zdobyliśmy ostatnio jedną dealorkę, to spróbujmy dzisiaj zdobyć kolejną, taka bitwa, zostanie nam wtedy 25 koła, czyli zostanie nam, no tak naprawdę ta dealorka, którą udało nam się wygrać wczoraj, więc zobaczmy, jak tutaj ta skrzyneczka z dealorką zaczaruje. 8 skrzynek, no jedna tutaj wydaje mi się, że gwarantowana powinna być, tak? Tylko no właśnie, dla kogo? No i samo tutaj zaczyna niestety z flipem. No jeżeli nam obu się udało zdobyć tą dealorkę, no to no nie chcę nawet wiedzieć, że różnica tego flipa może wtedy sprawić, że dwie Dragon Lorki pójdą do Isamu, a nie do mnie. No ale zobaczmy, jeszcze 5 skrzynek, póki co żadnej dealorki nie widać, tylko ten flip na flore. Zobaczmy dalej, kręci się, kręci, czy będzie teraz? No niestety nie. Ale to też warto nadmienić, tak? No tutaj Dragon Lorka
kosztuje od 21 koła do nawet 60, tak? Kiedyś nawet mi się udało zdobyć tam najdroższą, no ale to stare czasy, więc zobaczmy, jak tutaj te dwie ostatnie skrzynki zaproponują. Ostatnia skrzynia i ostatnia szansa na AWP Dragon Lore. No powiem wam tak, no zawiodłem się troszkę, dlatego na sam koniec pójdę jeszcze na tą skrzynkę Pumpkin, bo tak kurczę spodobała mi się. Tryb oczywiście Joker, jednak kosztuje wtedy 2400. Zakręćmy sobie ją jedną taką skrzynką, zobaczmy, co tutaj uda nam się dostać. No jest niestety Glock, a ten Glock no kosztuje ile? No pewnie no z 83 zł, ten akurat 153, ale trzy takie na raz 7300 i tym otwarciem zakończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. No dokręciłem koniec do tego Butterfly'a, no nie ma niestety, nie możemy tak skończyć filmu, stary. Jeszcze raz, no mam nadzieję, że teraz to się opłaci, to otwarcie. No i powiem tak, no ewidentnie coś tutaj idzie nie po mojej myśli, tak? Bo no była Dragon Lorka przed chwilą jeszcze w balansie. Nie ma Dragon Lorki w balansie. Co tu się dzieje? Stary jest zombie, stary! I o to chodzi, i do tego MHK Fate. Fantastycznie, dziękuję za oglądanie. W tym momencie 19 koła jeszcze na koniec i... No jesteśmy na minus. No nie, no tak nie może być, no nie mogę wychodzić na minus. Dobra, jest motylek na koniec. Dziękuję za oglądanie. Teraz na pewno profcik dzisiejszego filmu. No musi być, tak? 8400. Dobra, jednak niekoniecznie. Ale i tak się żegnam, bo zaraz tutaj popadnę w nauk otwierania skrzynek. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. Siema.